Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest pani profesor Ewa Stachowska, polska biochemiczka, specjalistka do spraw żywienia, nauczycielka akademicka oraz profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Na samym początku dodam, że partnerem dzisiejszego podcastu jest marka Sunprobi, a naszym dzisiejszym tematem jest temat, którego jeszcze w podcaście nie było i stwierdziłam, że koniecznie trzeba to zmienić, dlatego że z takimi problemami jak gazy, biegunki, zaparcia, generalnie takimi szeroko rozumianymi problemami żołądkowo-jelitowymi, z naciskiem na jelitowymi, wiąże się, znaczy dużo ludzi to po prostu odczuwa i czasami jest tak, że czujemy, to nam przeszkadza, ale nie za bardzo wiemy w ogóle od czego zacząć szukanie przyczyny, jak to się mówi, że czuć zadzwoni, ale nie wiadomo w której dzwonniczy, czy nie wiadomo w którym kościele. I chciałam zacząć od takiego pytania wprowadzającego, a mianowicie czujemy, że coś jest nie tak w naszych jelitach. Gazy, biegunki, zaparcia, gdzie w ogóle zacząć szukać przyczyn takich objawów? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście przewija się w gabinetach w tej chwili zarówno lekarzy internistów, jak i rodzinnych, jak i gastrologów, jak i u dietetyków. Właściwie codziennie mamy z tym do czynienia. Wczoraj późno miałam przesunięty gabinet i od wieczora do nocy przyjmowałam pacjentów i wszyscy pacjenci właśnie z tego typu problemem. Czyli no to jest rzeczywiście problem, który narasta i wynika ewidentnie też ze zmiany z czasu, po prostu z tego, z cywilizacji, z postępu. Ceny za to niestety płacimy, za siedzący tryb życia, za zmianę stylu życia, za zmianę sposobu żywienia. I pojawia się coraz więcej różnych dolegliwości, które przypominają choroby, ale jeszcze chorobami nie są, ale także no, u niektórych pacjentów już pojawiają się schorzenia, choroby i one wymagają intensywnego leczenia. Problem jest taki, że jakby tłem tych chorób jest zawsze to samo, czyli pewne predyspozycje genetyczne danego pacjenta, zmianę w strukturze bardzo skomplikowanego narządu, który każdy z nas w sobie ma, który się nazywa mikrobiotą jelitową, stresujący tryb życia, brak snu i brak aktywności fizycznej. Te wszystkie pięć elementów powoduje no chociażby inną perystaltykę jelita, inną pracę jelita, inne odczuwanie stresu, czy też właśnie taką aktywację układów autonomicznych stresem. Czyli jeżeli nie rozładujemy tego, co jest w nas, nie dostosujemy swojego tempa życia do swoich własnych możliwości, do możliwości swojego organizmu i do możliwości swojego, bo każdy z nas ma jednak swój charakterystyczny tylko dla siebie mikrobiom jelitowy, to naprawdę może być coraz gorzej i takich dolegliwości, że właśnie będą problemy z jelitami, te problemy z jelitami za moment, szczególnie u kobiet, przeniosą się na problemy z psychiką, to jest niestety coraz częstsze zjawisko. Bardzo częste właśnie ogromny dyskomfort związany z tym, że no właśnie szczególnie młode dziewczyny, młode pacjentki mają problemy z ogromnymi wzdęciami brzucha i właściwie to jest taka niekończąca się historia, leczenie na okrągło SIBO, które ciągle nawraca, no będzie nawracało, jeżeli czegoś w sobie nie zmienimy, tylko będziemy jakby likwidowali same objawy, ale nie pomyślimy o przyczynach. No jest to rzecz, to jest, wie pani co, to jest po prostu cena, którą płacimy, mamy dostęp do wielu fajnych rzeczy, ale za ten dostęp niestety płacimy i to już też widać w publikacjach naukowych, ale też w gabinetach, jak się rozmawia z kolegami, innymi specjalistami, że właściwie to pokolenie następne, to, które już wchodzi na rynek, czyli tam 17-16-latków, to już wiadomo, że mamy zwiększone ryzyko nowotworów układu pokarmowego. To kiedyś była choroba starszych ludzi, zdecydowanie ludzi, którzy przekroczyli tam 50 rok życia. W tej chwili coraz więcej nowotworów jelita grubego odkrywa się u ludzi bardzo młodych. Jest przerażające, ale wynika znowu z tego samego. Pięć tych żywiołów, które absolutnie są coraz bardziej rozregulowane u nas, bo mniej śpimy, gorzej śpimy, mniej się ruszamy, inaczej się ruszamy, czyli albo się nie ruszamy, a potem idziemy i ćwiczymy bardzo forsownie. I wszystko to narusza naszą strukturę, strukturę naszego organizmu, ale przede wszystkim narusza mikrobiom jelitowy, a on w tych schorzeniach gra jednak pierwsze skrzypce. To jest chyba ta trudność, że przychodzi ktoś z problemami jelitowymi, a nagle, zwłaszcza od lekarzy, którzy się zajmują tak całościowo
tym spojrzeniem na organizm słyszą, proszę się trochę, to nie jest tak, że absolutnie my to, ktoś to nie bierze tego pod uwagę, że to może być coś poważniejszego, ale tak jak pani mówi, trochę więcej ruchu, trochę więcej snu i tak dalej, może się wydawać, ale jak to, przecież ja mam jakiś problem z jelitem. Ja pamiętam, jak w ogóle gdzieś na samym początku, pierwszy raz lata temu słyszałam o tym połączeniu mózg-jelita, to mi się wydawało w ogóle, ale jak to, co to ma do siebie, a ktoś, kto mi to wtedy mówił, no ale Magda, przecież jak się stresujesz, to gdzie to czujesz, tak? To, że pod wpływem stresu mamy rozwolnienie, to jest wszystko, wszystko bardzo, bardzo połączone i to było dla mnie takie wow, no rzeczywiście. Zastanawiam się, bo załóżmy, że no, gazy, biegunki, zaparcia każdemu się gdzieś tam na tle dnia życia zdarzają. Zastanawiam się, gdzie jest ta granica, po której jeżeli te objawy nie ustępują, to powinno nas to zaniepokoić i powinniśmy w ogóle zwrócić się do specjalisty. I to jest drugie pytanie w ogóle, gdzie szukać tej pomocy, czyli do jakiego specjalisty się zwrócić. Już mówię. Świetne pytanie, no bo to celnie pani to podsumowała, że takie motylarnia w brzuchu zdarza się, czyli to, że reagujemy jelitami na te przyjemne i nieprzyjemne rzeczy. To jest oczywiste i to jest przepiękny przykład właśnie istnienia połączenia między mikrobiotą jelitową, naszymi jelitami, a centralnym układem nerwowym. To się nazywa osią mózgowo-jelitową. Jest połączony i mózg wpływa na jelita i na odwrót. Czyli jelita i to, co w nich jest, a tam jest ten przepotężny narząd, naprawdę najbardziej skomplikowany narząd, jaki w sobie mamy. To wszystko na siebie wpływa, więc te emocje będą regulowały pracę jelit, ale jelita nie, mogą nieźle poregulować nam im plus albo też im minus pracę mózgu. Teraz tak, oczywiście, że jeżeli coś zjemy, coś będzie nieświeżego, będziemy mieli biegunkę. Oczywiście, że jak będziemy długo gdzieś jechać, będziemy na przykład bardzo długo, normalnie się ruszamy, ale będziemy długo siedzieć, ta perystaltyka będzie troszeczkę zmieniona, będziemy mieć lekkie zaparcia. Tylko problem tkwi w długości trwania i biegunki, i zaparć. No mówi się, że wypróżniać się powinno normalnie. 3 do 3 razy dziennie jest norma i raz na 3 dni to jest jeszcze norma. Tak? Jeżeli, no bo ktoś tak ma, że no wypróżnia się raz na 3 dni, ale no nie ma jakiegoś dyskomfortu, poza tym nie wypróżnia się raz na 4 czy 5 dni, tylko zawsze regularnie tam co ten drugi dzień się wypróżnia. A także wypróżnia się też są osoby, które się parokrotnie dziennie wypróżniają. Jeżeli to nie przekracza 3 wypróżnień, to jest jeszcze norma. Natomiast jeżeli to przekracza te magiczne 3 wypróżnienia, albo wypróżnienia więcej niż co 3 dni, to już normą być przestaje. I znowu, no, może tak być, że ktoś taką ma urodę jelitową i tak jest zbudowane, że to u niego jest jeszcze normą i nie ma żadnych dolegliwości, nie ma żadnych problemów, choć jeżeli jest rzeczywiście są zaparcia, no to trzeba sobie uświadomić, że takie zalegające dłużej masy kałowe, to nie jest tylko problem z tym, że nam jest ciężko, czy mam jakiś dyskomfort, tylko jest to, że bakterie non-stop jednak działają w obrębie tych mas kałowych, produkując rzeczy, które są dobre dla naszego organizmu, ale też takie, które są bardzo niedobre i bardzo toksyczne. Stąd też jeżeli się regularnie wypróżniamy, to regularnie pozbywamy się też tych toksycznych. Jeżeli one zostają dłużej, to musimy pamiętać, że no właśnie to jest to narażenie na początek procesu nowotworzenia, tak? No bo te substancje, niektóre z nich są karcynogenne i rzeczywiście mogą spowodować nowotwory, jelita. Stąd też no te osoby, które mają problemy z wypróżnianiem, no nie wypróżniają się, mają obstrukcję, częściej jednak zapadają na nowotwory jelita grubego. I teraz co nas powinno zaniepokoić? Zawsze tym sygnałem alarmowym jest krew. Tak, jeżeli się pojawi krew w stolcu i ta świeża, ale też zmiana zabarwienia stolca na taki kolor inny od tego, co jest zwykle, czyli no szczególnie taki ciemno wpadający, ciemny brąz wpadający w czarne, no to znaczy, że jest krew, która jest z jakiejś początkowej czy górnej części jelita. To naprawdę musi wzbudzić nas niepokój i tym lekarzem, do którego się powinniśmy, albo druga rzecz, zmiana tempa wypróżniania, czyli normalnie wypróżnialiśmy się codziennie, a teraz nagle mamy raz na 4 dni, potem znowu codziennie, potem mamy jakiś okres biegunek, a potem znowu nam się zatrzymuje. To nie jest normalne. I oczywiście nie musi oznaczać niczego złego, może oznaczać jakieś no, potworne zawirowania, na przykład emocjonalne, ale jeżeli to się utrzymuje, to naprawdę trzeba to sprawdzić. To może być początek najczęściej jakichś chorób układu pokarmowego, chorób zapalnych jelita.
Musi to sprawdzić lekarz i teraz lekarz, do którego te dolegliwości są dedykowane, no, no, ale oczywiście tam się, trudno jest się Holender dostać, to jest gastroenterolog, tak? Czyli albo gastrolog, kiedyś się mówiło. Czyli to jest lekarz od jelit, wątroby, od układu pokarmowego. I to właściwie ci lekarze są absolutnie najmądrzejsi, jeśli chodzi właśnie o tą część naszego ciała. Bardzo dobrze i my w Sanomedzie, ja współpracuję też z internistką, która robi świetne USG jamy brzusznej i ona bada coś, czego nie badają inni specjaliści, a mianowicie kreskę. Bo i też fajne mamy wyniki, no, nie mogę zbyt dużo powiedzieć, bo akurat prowadzimy duży projekt naukowy, ale wydaje się, że właśnie czasami stany zapalne kreski mogą także wpływać. Czyli tego, na czym te jelita są zawieszone, a co jest bardzo mocno usłane też węzłami chłonnymi, musimy pamiętać, że to jest narząd taki immunologiczny, to może też dramatycznie zmieniać przebieg choroby. I bardzo często to, co kobiety czują, że coś boli, jest straszny, ogromny dyskomfort, to niestety mogą być już stany zapalne kreski. Ale jeżeli mamy właśnie taką sytuację, że boli, że zmienia się rytm wypróżni, że nie daj Boże pojawi się krew, ta świeża, powiem, żeby to jest trochę lepiej, bo to najczęściej jest jakiś hemoroid, ale no stolec jest bardzo ciemny albo bardzo odbarwiony, jest inny. Jeżeli nie bierzemy jakichś leków, jeżeli nie pijemy, przestawiliśmy się teraz codziennie, pijemy 2 soki z jarmużu, ten stolec może być lekko zielony. No, ale jeżeli nie pijemy tych soków z jarmużu i ta zmiana koloru tego stolca jest jakaś dramatyczna, natychmiast umawiamy się na pierwszy wolny termin. Myślę, że od razu do gastrologa. Bo możemy pójść do rodzinnego oczywiście i rodziny da nam skierowanie do gastrologa, ale zawsze to troszkę wydłuży czas. Idziemy do rodzinnego po skierowanie, ale już sobie bukujemy termin u gastrologa. Tak sobie myślę, gdzieś to chyba kiedyś czytałam, nie pamiętam czy to jest prawda czy nie, ale z tym obserwowaniem stolca, bo on nam dużo mówi, gdzieś kojarzę, że jak kiedyś były te toalety z taką półką, to wykrywalność i w momencie kiedy one się zmieniły na te toalety bez tej półki, to chyba spadła wykrywalność nowotworów jelita grubego, była taka zależność, bo tak mi się coś kojarzy. Ja nawet o tym pisałam, bo to jest taka bardzo, są w ogóle takie dwa kamienie milowe w gastrologii, śmiejemy się, my się oczywiście podśmiechujemy z gastrologów, ale to jest taka sympatyczne śmiechujki. A mianowicie pierwsza to jest, kiedy wprowadzono lodówki. Jak wprowadzono lodówki, no to zmienił nam się sposób żywienia, dlatego że żywność mogła być przechowywana bezpiecznie, to super, ale z drugiej strony żywność kiedyś bardziej fermentowała, wobec tego cała ludzkość jadła więcej żywności fermentowanej, która jest bardzo dobra, przede wszystkim dla różnorodności mikrobioty, ale też wspierania układu immunologicznego związanego z błonami śluzowymi jelita. No, a potem było tak, że jak pojawiły się te lodówki, to całe nacje, na przykład, nie wiem, no a właśnie Anglosasi, oni tam żywność fermentowana to było coś straszliwie dziwnego i na przykład kiszone ogórki czy kiszona kapusta, potworny smród i w ogóle tego nie byli w stanie zrozumieć, jak w ogóle można to jeść. Teraz jest tam moda na kimchi, wiedzą, że trzeba jeść kimchi. A to był pierwszy taki krok milowy, a muszę pani powiedzieć, że to, że my jemy te produkty fermentowane, to w tym roku z moją przyjaciółką pojechałyśmy do Skandynawii i dostałyśmy te śledzie surströmming. Zrobiłyśmy sobie ten challenge, myślałyśmy, że tam będzie jakieś dramatyczne historie z wymiotami. Absolutnie nie, oczywiście śmierdziało jak diabli, ale to naprawdę jest całkiem niezłe w smaku, więc no dla nas te, na szczęście tutaj my dalej tą żywność fermentowaną jemy. Ale wracając do meritum. Lodówki to był taki pierwszy naprawdę ogromny kamień milowy, zmieniający bardzo mocno no, profilaktykę zdrowia pacjentów, profilaktykę zdrowia jelita. A drugim było właśnie te diabelskie toalety bez półeczek, bo jak były te półeczki, to siłą rzeczy, czy nam się to wydaje obrzydliwe, czy nie, ludzie sobie zerkali na to, co z nich wychodzi i powiem, że to jest bardzo dobry nawyk, dlatego że jesteśmy w stanie kontrolować właśnie, czy nie ma świeżej krwi, czy ten stolec nie ma jakiegoś dziwnego zabarwienia. A tak to nie jesteśmy w stanie tego obserwować, natomiast konsystencja, zapach i wygląd stolca są bardzo potężnymi narzędziami w takiej oczywiście przesiewowej, czyli zgrubnej, ale jednak w diagnostyce, bo tak jak mówię, prawda, ten kolor może świadczyć o no, nawet bardzo poważnej chorobie, którą natychmiast trzeba gnać do lekarza co skrzydła u ramion. Prawda? Jeżeli ten stolec będzie zawierał taką krew, no, która mu widać, że ten stolec jest taki zabarwiony na bardzo, bardzo, bardzo ciemny kolor. To jest sygnał.
kojarzę, nawet jak się przygotowywałam do tej naszej rozmowy, to widziałam na YouTubie, pani nawet prowadziła wykład z takim mi znanym, bo skończyłam dietetykę, ale może nie każdemu znanym, obrazkiem po prostu tych chyba 7 etapów. Wysztolska skala uformowania stolca. Dokładnie, tak. Ja myślę, że właśnie ja się śmieję, bo nam to na studiach po prostu było tłuczone już tyle razy, więc mi się wydaje, że każdy o tym wie, ale potem sobie przypominam, że to jest klątwa wiedzy, więc ja też zamieszczę w podpisie tego odcinka. Jak ktoś nigdy nie miał okazji spojrzeć, to nie jest nic strasznego, to jest grafika, ale ona właśnie jest obrazowa. No i to jest trochę, no właśnie, to kwestia naszego zdrowia. Jakoś, jak kojarzę, nie wiem, jak koleżanki czy w ogóle kobiety rodzą dzieci, to obserwowanie wypróżnień dzieci staje się czymś normalnym i naturalnym, a o sobie trochę na przestrzeni życia mam wrażenie, że zapominamy, a to przecież jest bardzo ważne źródło informacji. Oczywiście. A propos samego wypróżnienia podczas porodu, bo dla nas my się tu w zakładzie zajmujemy, w katedrze zajmujemy się mikrobiotą, więc my już zdziczeliśmy do tego stopnia, że na przykład siedzimy przy lunchu zakładowym i rozmawiamy o tym, co tam dzisiaj w stolcach było robione. Także dla nas to już się stał zupełnie taki temat oczywisty i dobry nawet do herbatki. Mm-hmm. Ale teraz a propos tego porodu, bo to jest też fajna rzecz, bo okazuje się, że kiedy dzieci się rodzą, to oczywiście jest to też taki moment formowania się tej mikrobioty jelitowej u dziecka. No i no wygląda to dosyć fizjologicznie okrutnie, ale to jest to, co dzieciak przechodząc przez drogi rodne dostanie z pochwy mamy i, no i z tych bakterii w końcowym odcinku jelita. I teraz, jeżeli mamie się zdarzy popuścić w czasie porodu, to właściwie z punktu widzenia takiego zasiedlania jest bardzo dobra rzecz. A mówię to po to, dlatego że wiele kobiet ma potem potworne jakieś traumy, dyskomfort, że rodziła, no i ups, wymcknęło się. No nie da rady, żeby się nie wymcknęło, jednak to jest potężna siła, żeby wypchnąć to dziecko, ale okazuje się, że takie wymcknięcie jest bardzo dobre też z punktu widzenia tej mikrobioty jelitowej, więc gdyby się przydarzyło, a słuchają nas przyszłe mamy, to absolutnie się tym nie martwcie, to jest, pamiętajcie, że to jest bardzo dobre dla mikrobioty dzieciaczka. Taka szczepionka trochę z mikrobioty. Tak, to dajemy te najfajniejsze bakterie. Mhm. Idąc dalej, bo zastanawiam się, jakie w ogóle może być spektrum rzeczy, których my się możemy spodziewać, bo ja wiem, że czasami jak komuś coś się dzieje, w Polsce my mamy coś takiego, nie pójdę do lekarza, bo jeszcze się okaże, że coś mi dolega. I tak sobie kojarzę nawet takie historie gdzieś tam znajomych, że coś tam się pojawiło gdzieś, no ale oni nie pójdą sprawdzić, bo się boją, więc się zastanawiam, jakiego spektrum my w ogóle rzeczy możemy się spodziewać, co nam może wyjść w momencie, kiedy my pójdziemy do lekarza, o czym mogą świadczyć no, tego rodzaju objawy związane i z tempem, i z rodzajem wypróżnień, kolorem i tak dalej, co się w zasadzie może okazać i na jakie my jesteśmy choroby, czy też zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, no że tak powiem, narażeni. No tam jest bardzo dużo różnych schorzeń i to jest taka rozmowa prawdopodobnie bardzo wyczerpująco może powiedzieć o tym gastrolog, ale ja powiem, co jest najczęstsze z punktu mm-hmm. widzenia jakby tego gabinetu dietetycznego, no, ale także ja pracuję w takiej klinice, gdzie są gastrolodzy, więc najczęściej trafiają właśnie z tego typu objawami, bo jednak ci pacjenci, którzy trafiają do tej służby zdrowia prywatnej, no to są pacjenci powiedzmy nie chorzy na choroby nowotworowe, to wiadomo, że leczeniem się zajmuje Państwowa Służba Zdrowia, ale najczęściej to są, to jest ten najbardziej typowy profil właśnie związany z dysfunkcją jelita, to jest tak zwany zespół jelita drażliwego, to są różne rodzaje zaburzeń pracy żołądka. No najczęściej zdarzają się pacjenci zakażeni Helicobacter pylori i po przeleczeniu tego zakażenia tą bakterią, bo samo to przeleczenie dosyć jest, no tam się stosuje dosyć mocno działające antybiotyki i może się zdarzyć tak, że pacjenci potem mają już zdrowy żołądek, ale no niestety ta mikrobiota jelitowa ulega takiemu dosyć mocno dostaje po głowie i zaczynają się problemy jelitowe. Kolejna rzecz to są zgagi, to są te wszystkie rzeczy związane z refluksem. To jest bardzo częsta rzecz. No i ogromny worek, który się nazywa SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. A więc takie wszelkie problemy związane właśnie z bardzo szybkim uczuciem pełnego żołądka, to może nie, bo to jest bardziej gastropareza, ale takiego
wzdęcia i bólu jelita mniej więcej 10-15 minut po posiłku. To jest takie klasyczne SIBO. Klasyczny pacjent SIBO mówi tak, wstaje rano, brzuch płaski, napije się wody, zrobi się balon. Czyli rzeczywiście jest tak, że dosyć szybko po każdym pokarmie pojawia się wzdęcie. Oczywiście mogą to być też dysproporcje w składzie mikrobioty, to jest bardzo trudne do oszacowania. Czyli przerost na przykład mykobiota, więc różnych grzybów, ono też daje jako charakterystyczny obraz wzdęcia. To jest bardzo trudne w ogóle do diagnostyki. Zdarzają się oczywiście pacjenci z chorobami zapalnymi jelita, czyli choroba leśniowskiego Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita. Mnóstwo jest pacjentów z chorobą uchyłkową jelita. I to jest chyba w tej prywatnej służbie zdrowia najczęstszy profil pacjenta. Natomiast w państwowej służbie zdrowia, gdzie też są bardzo podobne objawy, bo objawy nowotworu, te pierwsze, są bardzo dyskretne, one właśnie polegają na zmianie rytmu wypróżnień, na tym, że zaczyna boleć brzuch, zaczynają się gromadzić gazy. No, dlatego tego nie wolno lekceważyć, bo to tylko lekarz jest w stanie ocenić, czy się dzieje to, czy się dzieje to. W 99% będzie to albo tam IBS, albo właśnie jakaś zmiana perystaltyki jelitowej, funkcji jelita, być może czasami jest SIBO, czasami jest właśnie zakażenie Helicobacter pylori, ale i tak to jest zawsze domena lekarska. Czyli jeżeli ktoś z Państwa, czy tak jak Pani mówi, no są ludzie, którzy mają takie obawy, powiem tak, no to jest tak trochę dziecięce zachowanie. Jak się wsadzi głowę w piasek, to i tak wystaje wiadomo co z tyłu. Czyli tak dostaniemy po tym czymś. Czyli im dłużej będziemy czekali, tym bardziej może nam ktoś dołożyć. Nie ma sensu, trzeba iść, jeżeli coś, to już jest sygnał taki naprawdę, że trzeba iść i sprawdzić i nie zakładać od razu najgorszego, bo może się okazać, że jest to bardzo łatwe do wyleczenia schorzenie, ale zawsze jest to też sygnał i tu my wkraczamy na białym koniu do zmiany stylu życia i do myślenia o sobie jako o człowieku, który naprawdę zasługuje na wszystko, co najlepsze. Mhm. Wszystkim, co najlepsze, będzie zdrowy styl życia, będzie aktywność fizyczna, będzie właśnie ten zdrowy sen. Czyli doktor powinien skierować do dietetyka, a dietetyk holistycznie powinien z tym pacjentem popracować tak, żeby długo, długo, długo pacjent był w stanie remisji, czyli żeby ta choroba się wycofała. W zasadzie wyprzedziła Pani moje pytanie, bo chciałam tak zaczepnie trochę dla słuchaczy właśnie, żeby pewna klapka w głowie się otworzyła, zapytać o to, wyłączamy na razie nowotwory, tak? Tylko bardziej do tych przyziemnych takich spraw. Czy istnieje coś takiego jak wyleczenie problemów żołądkowo-jelitowych bez zmiany stylu życia? Czy istnieje jakaś magiczna tabletka? Więc trochę już Pani na to odpowiedziała. No, nie można wchodzić do wody latem i oczekiwać, że jak się wyjdzie, to jest się suchem, prawda? Jeżeli coś jest nie tak, to... To znaczy tak, no można się to do życia podchodzić na zasadzie typowego Kowalskiego, czyli czekam, daj mi tabletkę i kobieto tutaj daj mi. A to ma być, a ja będę nadal beznadziejnie jadł, pił dużo alkoholu i to ma się sam, no to pewnie przejdzie raz, drugi, trzeci. Jak jesteśmy młodzi, to jednak ten organizm ma ogromną siłę regeneracji, ale w którymś momencie to się zamknie. I potem są ci naprawdę ludzie w średnim wieku, jeszcze mogący się cieszyć życiem przez długie, długie lata, ale już to jest niemożliwe, dlatego że już tak bardzo są zaniedbani, że właściwie są skazani na taką systematyczne wspieranie przez wielu specjalistów. Ale to naprawdę w większości wypadków, to nie mówię, że każdy, bo czasami no, mamy tego genetycznego pecha, ale w większości tych chorób metabolicznych szczególnie, a chorób jelit też, to napędzamy to całe schorzenie przez takie swoje nie bezmyślne działanie, ale w kierunku własnego organizmu. To jest najgorsze, że zamiast wspierać siebie, to my siebie rujnujemy. A więc jest możliwe. Ta profilaktyka jest naprawdę bardzo ważna. Powiem więcej, że jest też możliwe, że jeżeli mamy jakąś chorobę, no właśnie ten zespół jelita drażliwego, czy mamy zakażenie Helicobacter pylori, czy mamy nawet te zmiany funkcjonowania jelita, być może nawet czasami SIBO. Jest możliwe to zaleczenie, wymaga to na pewno współdziałania z lekarzem i jeżeli zmieni się styl życia,
to bardzo często, nie wiem w jakim procencie, mogę powiedzieć tylko, że bardzo często ta choroba całkowicie ustępuje albo ustępuje na bardzo, bardzo długi czas, potem wraca, ale znowu wystarczy podejść do tego, szybko to zaleczyć i ona znowu ustępuje. Mhm. Tak sobie kojarzę, też mi przyszła taka myśl, czy właśnie jest sens się zastanawiać nad tym, z którymi problemami my sobie w ogóle możemy na początek spróbować poradzić samodzielnie, czy to jest tak, że od razu trzeba iść do lekarza, bo tak mi się kojarzą takie pytania, no ja też działam w branży dietetycznej, no i pytanie Magda, co zrobić, jak są zaparcia, Magda, co zrobić, jak są biegunki i zastanawiam się jakby, gdzie jest ta granica, żeby jeszcze spróbować coś samemu versus kiedy już kierować kogoś do lekarza, bo mam takie poczucie, że pewne rzeczy pewnie można zrobić sami, no właśnie, ale nie chcę tutaj dać jakiegoś błędnego zalecenia. Pani Madziu, jeżeli mamy człowieka, którego my nie znamy, to nie jest nasz kolega, przyjaciel, którym tam wiemy, że przez całe studia co chwilę te biegunki się zdarzały, to żeby właśnie nie popełnić tego błędu, że się coś przeoczy, bo każdy z nas ma inny warsztat, prawda? Dietetyk się zajmuje inną częścią zdrowia pacjenta, lekarz inną częścią, fizjoterapeuta inną częścią, psycholog inną częścią. Wszystko dopiero, zresztą w gastrologii tak jest, że jakby to leczenie IBS-u, ale także chorób zapalnych, to już oficjalnie jest taki świetny schemat, który pokazuje, że wymaga zaangażowania trzech specjalistów. Lekarza z całą farmakologią, z leczeniem szpitalnym i tak dalej. Dietetyka ze zmianą diety, bo ta dieta jakby idzie za chorym, czyli od momentu, kiedy jest zaostrzenie do momentu, kiedy jest wyleczenie i potem ta dieta ma wspierać pacjenta i w tym okresie zaostrzenia, ale podczas leczenia i potem wspierać ten okres, kiedy pacjent już jest zdrowy. Ale tym trzecim elementem jest terapia, która ma wpływać na psychikę. I teraz to jest świetne pytanie, jeżeli ja mam jakiekolwiek, znaczy ja generalnie już nie bawię się w zgadywanie i jakby nie robię nigdy sobie, ale też pacjentowi tego, żeby wchodzić w czyjeś kompetencje. Jeżeli pacjent nie wie, co mu jest, te objawy są naprawdę alarmujące, trwają od wielu lat najczęściej albo od wielu miesięcy, kieruję do lekarza, dlatego że lekarz ma inną wiedzę niż ja mam i lekarz potrafi bardzo punktowo odpowiedzieć, co mu jest. Zawsze mnie straszliwie denerwuje, kiedy lekarze mówią, że na szczęście to się też już bardzo zmienia, że jakby wie pani co, tutaj to żywię tam, a to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Nie jest to prawdą. Żywienie ma znaczenie kardynalne i każdy, kto tak mówi, po prostu nie przestanie jeść na tydzień i porozmawiamy, czy żywienie nie ma znaczenia. Ono jest fundamentem, bo bez żywienia, bez odpowiedniego nawodnienia, oddychania nie możemy funkcjonować. Ale z drugiej strony też denerwuje mnie, kiedy inni specjaliści mówią, to nie, to jest na pewno SIBO, albo to jest na pewno coś tam, ja tutaj pomogę za pomocą diety czy aktywności fizycznej. No, pewnie to jest w jakimś ogromnym procencie prawdopodobnie ta jedno, ale jeżeli nie jest, jeżeli to jest nowotwór, na przykład nowotwór trzustki, który też potrafi dać bardzo podobne objawy, skierujmy tego pacjenta do lekarza, nawet jak nam ten pacjent tam posarka, że no musi jeszcze dodatkowo gdzieś iść i to zawsze będzie tam czy czekanie, czy pieniądze dodatkowe, to tak naprawdę jest dla jego dobra, bo to lekarz ma powiedzieć dokładnie, co mu jest. I wtedy taki pacjent, przychodząc z tą informacją, mam SIBO, mam początek nowotworu, czy mam IBS, to jest informacja dla nas, bo początek choroby nowotworowej, na przykład takiej, która idzie z dużym wyniszczeniem, to my już edukujemy pacjenta. Trzeba to, trzeba kwas omega-3, trzeba dietę bogato-białkową, jeżeli zaczną się problemy z przełykaniem, to jeżeli... No, mamy już też szereg dietetycznych tutaj wskazówek. Jeżeli to jest IBS, mamy specjalne diety, no chociażby tą dietę low food. Jeżeli SIBO, mamy też swoje sposoby. Jeżeli jest nadwrażliwość na histaminę, mamy specjalną dwuetapową dietę. Jeżeli jest choroba leśniańskiego Crohna, dieta CDD. No, mamy wsparcie. Ale jeszcze ten trzeci etap, czyli ten człowiek, który będzie pracował nad emocjami. I muszę powiedzieć Państwu i Pani, że teraz po latach tej praktyki, a rzeczywiście już pracuję właściwie tylko z gastrologami, więc też jestem zmanierowana, bo mam taki komfort, że mogę drążyć w tych aspektach, to widzę, że bez wiele, szczególnie kobiet, bez wsparcia terapeutu, który nauczy te kobiety, że nie wszystko w życiu jest ważne, że
Przede wszystkim nie trzeba się absolutnie wszystkim przejmować. Ja nie namawiam do tego, żeby się w ogóle niczym nie przejmować, ale są takie rzeczy, które naprawdę nie są istotne, a powodują rzeczywiście to napięcie w układzie osi mózgowo-jelitowej. Pierdołami nie należy się przejmować, bo one mogą wtedy, oczywiście, kiedy one dotykają naszego zdrowia. I kiedyś taką funkcję terapeutyczną, trochę bardziej może byliśmy w tych rodzinach, byliśmy bliżej siebie, no może mieliśmy jakiś, nie mam pojęcia. Wiem, że w tej chwili jakby ludzie bardzo często, szczególnie ci młodzi, potrzebują terapeutów. Być może jakąś szansą jest nauczenie się medytacji w lesie, jogi, wszystkiego, co da nam codziennie tą przestrzeń do tego, żeby się przestać denerwować. To dramatycznie w drugą stronę, kapitalnie wpływa na funkcjonowanie jelita, bardzo poprawia, więc do tego absolutnie namawiam. Jeżeli czujecie się zestresowani, przemęczeni, czymś przytłoczeni, pamiętajcie, że za moment mogą chorować jelita i nie da się ich ustawić do pionu, jeżeli ten element przytłoczenia, wiecznego zmęczenia nie zostanie zlikwidowany. Mhm. A muszę powiedzieć, że dosyć często jest tak, że to przytłoczenie i zmęczenie, przyczyna jest dosyć prosta. Słuchajcie, to jest to przed snem jeszcze przeskroluję, co tam na tym TikToku się nowego pojawiło. I takie przebodźcowanie przed snem jest też dramatycznie niedobrze. Układ limfatyczny, o której też bym mogła tu mówić godzinami, nie pracuje tak jak trzeba. I zamiast ten mózg być dotleniony i usunięte toksyny, no po prostu nie ma szansy na tego typu działania. Mhm. Co chciałam powiedzieć a propos właśnie tej psychiki, bo ja z kolei pracuję na takich połączeniach diety a psychiki i to bardzo widać. Ktoś do mnie przychodzi, nawet wczoraj wieczorem prowadziłam webinar na temat tego, jak sobie poradzić z zachciankami. Oczywiście kwestie żywieniowe to jest jedna rzecz, jakby białko, błonnik i tak dalej. Natomiast druga rzecz jest bardzo często taka, że jeżeli my nie jesteśmy dla siebie na wysokim priorytecie, tylko zajmujemy się problemami wszystkich innych... Superylami wszystkich i całego świata. Tak, to nic dziwnego, że my musimy dużo jeść, bo inaczej byśmy nie mieli siły tego dźwignąć, tak, że wtedy cały ten stres, cały ten, nie wiem, poczucie niesprawiedliwości świata i tak dalej, no gdzieś to się musi ulokować, jak my sobie nie potrafimy tych emocji przeżyć, zaakceptować, przeżyć, nie znamy technik właśnie, które w sposób adaptacyjny rozładowują nam napięcie, no to po co będziemy sięgać? No po to, co jest dostępne, jest dostępne jedzenie, tak, i też często właśnie tłumaczę, zresztą myślę, że tutaj osoby słuchające podcastu to są wyedukowane z tego, jeśli chodzi o połączenie psychiki a żywienia, że no jedna rzecz to kwestie żywieniowe, ale z drugiej strony to jedzenie, ono nam pełni bardzo dużo różnych funkcji, których pełnić by nie musiało w momencie, gdybyśmy sobie ułożyli styl życia. Niektórzy myślą, że jak mam problem, nie wiem, z zachciankami, to dieta, a ja mówię nie, szerzej. No właśnie, dokładnie to, co pani powiedziała, sen, aktywność fizyczna, tak? Często też terapia, często nauczenie się radzenia sobie, no XXI wiek jest specyficzny, my nie jesteśmy dostosowani do takiego tempa życia, do takiej ilości bodźców, czasami to tak, ja się zgodzę z tym, co pani powiedziała, że zwłaszcza u młodych osób nie warto tego traktować jako jakąś słabość, że to słabość pokolenia, no każdy ma swoje, nasi przodkowie mieli inne problemy. Ale nie, w ogóle tego nie powiedziałam. Nie, ja nie mówię do pani, mówię w ogóle do ludzi, bo tak, bo nie wiem, wiem, że pani siedzi na internecie, nie wiem, czy się pani z tym spotkała, że czasami jak się mówi o terapii, to wjeżdżają jacyś pseudo mówiący, och, bo wy teraz to takie płatki śniegu, tacy delikatni, wszyscy się przejmujecie. No kurczę, takie mamy czasy. Za moich czasów było inaczej. Tak. To jest też taka cecha ludzka. Powiem tak, to wynika z tego, że nasze geny i nasza fizjologia, nasze enzymy siedzą jeszcze w jaskini i tak. Polują jeszcze w epoce lodowcowej na mamuty. Natomiast ta ewolucja społeczna przyspieszyła tak szybko, że nie jesteśmy w stanie. My jako jeszcze, ewolucja idzie bardzo, to te żarna mielą powoli. Natomiast ewolucja społeczna, ta socjalna, no to jest, nie, to jest proces dziejący się tak szybko i ci młodzi ludzie, którzy już rodzą się niemalże z komórką w ręku, są no, narażeni na tak dużą ilość bodźców pozytywnych i negatywnych, że te emocje nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie chyba tego przerobić. Stąd też no, coś rzeczywiście jest tutaj na rzeczy.
Tak, ta terapia często działa jak taka proteza, która nam pomaga. A jedzenie jest paskudne swoją drogą, ta przetworzona żywność, żywność bardzo słodka, taki pocieszyciel, który tak naprawdę jest frenem, czyli taki wróg, a nie żaden pocieszyciel. Niby przyjaciel, ale tak naprawdę wróg. No to jest w ogóle dramat, prawda? Te społeczeństwa, gdzie ilość osób z nadwagą czy otyłością, ten odsetek rośnie dramatycznie. Tak, tak, więc ta pomoc. Nie, to ja absolutnie nie zrozumiałam tego, właśnie mówię tutaj do osób, bo wiem, co się dzieje na internecie i wiem, co ludzie piszą, ale bardzo, bardzo też cieszy właśnie takie spojrzenie, że no, ta pomoc psychologiczna, ona jakby jest no, elementem po prostu takiego całego kompleksowego wsparcia. Mam nadzieję, że będziemy w to iść, też w kwestii publicznej ochrony zdrowia, bo z tym bywa problem, nie? Że trochę czasami terapia jest jeszcze ekskluzywną usługą. Mam nadzieję, że się to będzie zmieniało, ale wracając trochę, chociaż właśnie od jelit blisko jest, blisko jest do psychiki, blisko jest wszędzie, ale chciałam, wiemy, co powinno nas zaniepokoić, wiemy, co się może dziać, wiemy, że nie warto się bać, co się wydarzy, tylko pójść i zobaczyć, bo sobie zrobimy gorzej w momencie, kiedy siebie nie postawimy wyżej w priorytetach. Ale chciałam przejść do tej profilaktyki, bo jeżeli my mamy zdrowie jelit na tapecie, jeżeli coś tam się zaczyna dziać, albo wiemy, że mamy jakieś predyspozycje, albo po prostu chcemy się cieszyć zdrowiem nie tylko jelit, ale w ogóle na lata, w kwestii diety, co dobrze działa, o czym powinniśmy pamiętać, co nam może pomóc i uniknąć, i poradzić sobie na przykład z tymi początkowymi jakimiś trudnościami? No wszystko też bardzo zależy od tego, czy od właściwie od bardzo wielu rzeczy, bo znowu najlepszą dietą dla nas, ale też dla tych mikroorganizmów jelitowych, których nie możemy rozdzielać nas, i kwestii jelit od zasiedlających nas tysięcy różnych maleńkich i bakterii, i wirusów, i grzybów, które także przecież wymagają, jak my jemy, to one też z nami zasiadają do stołu. Teraz w zależności od tego, co my jemy, no to zasiadają, to te mikroorganizmy też z tego korzystają. Jeżeli nasza dieta jest paskudna potrafi być naprawdę od pierwszych dni życia. Powiem Wam, że robiliśmy kiedyś z moją magistrantką, wiele, wiele lat temu, taką świetną pracę, mianowicie Baby Shambles, czyli żeśmy wtedy wykorzystali jeszcze ten Facebook, może nie był taki popularny, ale poprosiliśmy mamy, ale także nastolatków, dzieci, żeby pisali 10 swoich ulubionych i najbardziej znienawidzonych potraw. No i proszę sobie wyobrazić, że... I potem mieliśmy taki ranking od 1 tam do 18 roku życia. No i proszę sobie wyobrazić, że... A podążałyśmy potem w tych wynikach za alergenami, zawartością cukrów prostych, takich tłuszczy, trans. No i okazało się rzecz przerażająca absolutnie, że jakby do trzeciego roku życia, czyli pierwszy, trzeci rok, kiedy absolutnie tylko rodzice decydują o tym, co dzieci jedzą, to jednak wiele tych potraw, które dzieci lubiły, to były potrawy, te produkty reklamowane, czyli rodzice ślepo wierzyli reklamom, że coś tam zawiera witaminy, czy coś tam, ale w ogóle nie patrzyli, że zawiera na przykład bardzo dużo cukru. Potem jak dzieci idzie już do przedszkola, to było widać, a w szkole to już w ogóle, bo się pojawiała żywność wysoko przetworzona, pojawiały się chipsy, czyli wpływ środowiska, ale też reklam. Czyli też taki obraz był tego, że jesteśmy troszeczkę programowani, czyli taka osoba jak ja, która ma tą wiedzę i pewnie pani, i też wiele osób, które się po prostu interesują zdrowym stylem życia, no nie da sobie wmówić, że coś, co jest pieczone wolno, chipsy pieczone wolno, z polskich ziemniaków w jakimś tam kociołku będą nagle zdrowe. No, to nie będzie nigdy zdrowy produkt, prawda? Czy coś, co jest niezdrowe, ale to ma witaminę C i nagle ta witamina C spowoduje, że to już na pewno będzie dla dziecka super. No nie, żywienie musi być, tak jak mówię, jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, że nasz układ pokarmowy, bakterie jelitowe siedzą w tych jaskiniach, to jedzenie musi być bardzo proste. Bardzo prosto przetworzone, bardzo mało wydźwione i musimy, to jest jedna rzecz, czyli prosto, im mniej przetworzone, tym lepiej, w sensie oczywiście ultra przetworzenia, nie tego, że wszystko mamy jeść na surowo, bo to też nie jest mądre w naszej szerokości geograficznej, ale jeżeli mamy taką żywność, która jest no właśnie czysta, z czystych produktów, nisko przetworzonych, potem mamy dużo produktów pochodzenia roślinnego, bo ta najlepsza, tak zwana komensalna mikrobiota jelitowa, ona fermentuje błonnik.
No a najlepszym źródłem błonnika są produkty pochodzenia roślinnego. Oczywiście gdzieś tam chityna też może być, jest, czy różne tam części zwierząt mogą też pełnić taką funkcję, powiedzmy, ale rzeczywiście tutaj te produkty roślinne są kapitalne. I właściwie jeśli chodzi o odżywianie jelita, to mamy trzy P, czyli prebiotyki, probiotyki i polifenole. Prebiotyki, czyli błonnik głównie, no też tam jest skrobia oporna. To są produkty, które zawierają rośliny. Polifenole, które są same bardzo silnymi antyutleniaczami. Teraz niedawno opublikowano taką metaanalizę parasolową, która pokazuje, że w zależności od koloru, mamy taką całą gamę kolorów od żółtego po fioletowy, to właściwie, a te kolory są możliwe dzięki właśnie związkom polifenolowym, to właściwie mamy ochronę jako, zawierają te, są takie polifenole, które są ukierunkowane w ochronę jakichś konkretnych narządów i zapobiegają konkretnym chorobom. Ale pamiętajmy, że same polifenole, one się dosyć kiepsko wchłaniają w jelicie cienkim. Większość trafia do jelita grubego, gdzie otwiera się możliwość dla bakterii jelitowych. One zużywają te polifenole, produkując cząsteczki wybitnie przeciwzapalne. A trzecia rzecz, czyli bakterie probiotyczne, znowu, jeżeli żywimy się kiepsko albo chorujemy, musieliśmy podać antybiotyk. Swoją drogą ta nadpodaż antybiotyków w leczeniu też jest dostrzegana od wielu, wielu lat. To wtedy rzeczywiście warto zastosować probiotyki i te probiotyki, czyli żywe bakterie zamknięte w kapsułce albo zawieszone w zawiesinie, no są jakąś odpowiedzią na czasy, gdzie coraz mamy więcej takich czynników, które działają dysbiotycznie, które nam niszczą naszą mikrobiotę jelitową, tak? A niszczy nam brak snu i zła dieta, leczenie, choroby. Możemy się urodzić przez cesarskie cięcie, to też jest zawsze bardzo taki trudny czas, bo jeżeli jest podany antybiotyk, to już na starcie jest bardzo niedobrze. Sposób żywienia tego dziecka jest bardzo ważny. No ale od czasu do czasu ta probiotykoterapia jest też bardzo ważna i oczywiście cały czas stosujemy żywność fermentowaną, ale ona to nie jest to samo co probiotyk. Z definicji musi być ściśle zdefiniowany gatunki i szczepy bakterii. A w żywności fermentowanej fermentujemy czymś, dajemy zakwaskę, no ale tam jeszcze się może namnożyć dużo innych rzeczy. Dwa, że nigdy nie wiemy, jaką mamy ilość tych bakterii. A w probiotyku, jeżeli mamy poważne, tam na przykład, nie, zaczyna się bieguna, bierzemy probiotyk, wiemy, że tam mamy 10 czy 11 miliardów, nie da rady, żeby biegunka się dłużej utrzymała, no bo tutaj te bakterie komensalne będą bardzo ściśle tam wypierać te patogeny. I tu się pojawi kolejne pytanie, bo też jak ja czasami u siebie wspominam o probiotykach, to jest pytanie, ile brać probiotyki? I teraz oczywiście wiadomo, że musimy tutaj otworzyć probiotyk probiotykowi nierówny, tak? Ale jakieś takie wskazówki dla zielonych w temacie. Muszę powiedzieć, że przygotowujemy podręcznik, dostaliśmy zamówienia na podręcznik akademicki, ale właśnie z myślą o probiotykoterapii. To będzie, myślę, że cenna wskazówka, bo nie ma. Jest taki almanach wydany przez Oxford University 2 lata temu, jeśli chodzi o stosowanie psychobiotyków, ale właściwie w tym doborze probiotyków powinniśmy, no, my się opieramy na pracach naukowych, bo jeżeli wybieramy probiotyk, to on oczywiście powinien mieć ściśle zdefiniowany szczep i wtedy no, te bardzo dobre firmy, a właściwie na rynku teraz już dominują te bardzo dobre firmy, one prowadzą badania naukowe, czyli najpierw są badania kliniczne z placebo, zaślepione, gdzie badany jest ten szczep i zawsze jest badany w określonej ilości podawany pacjentom i podawany przez określony okres czasu i na podstawie tych doświadczeń wynikających z danych badań, my przypisujemy, no, staramy się dobrać tą dawkę i długość dawania tych probiotyków. Taki najbardziej chyba optymalny czas to są 3 miesiące, to jest 12 tygodni, najczęściej, prawda? I te 12 tygodni nie należy się obawiać, że to szczególnie jest wskazówka dla tych probiotyków
wieloszczepowych, bo znowu jest też taka stara, ale chyba myślę, że nadal dobra zasada, że jeżeli jest coś ostrego, czyli na przykład mamy biegunę albo mamy antybiotyk i po tym antybiotyku biegunę, to rzeczywiście podaje się wtedy zwykle probiotyk jednoszczepowy silny, dużo tych probiotyków w kapsułce, to zwykle są laktokasy i bacillusy, bo one świetnie tam fermentują, dają kwas mlekowy i no, powodują taką kolonizację jelita, że tam się dosyć szybko ten problem, jeszcze szczególnie jeżeli jest podawany lek przeciwbiegunkowy, to się szybko, świetnie rozwiązuje. Natomiast jeżeli jest taki uogólniony problem, no właśnie lęki, albo zaburzenia depresyjne, albo no w ogóle, albo insulinooporność, albo to jakieś tam bóle, złe samopoczucie, to jeżeli jest zasadność podawania probiotyku, no bo ten pacjent tam widzimy, że wcześniej na przykład kiepsko jadł, albo był wielokrotnie leczony antybiotykami tam w ciągu ostatnich paru miesięcy, albo przewlekle bierze jakieś leki, albo na przykład kompletnie się nie rusza, albo właśnie odwrotnie, no codziennie biega tam 10 km. To wtedy warto się zastanowić nad doborem probiotyku, ale tu będzie zwykle probiotyk wieloszczepowy. Ten probiotyk minimum 9 tygodni, a właściwie najlepiej 12 tygodni. Ten jednoszczepowy zwykle krócej, na przykład miesiąc, ale po nim powinno się wygoić barierę jelitową, tak? Czyli podać wieloszczepowy, taki skierowany na to, żeby te szczepy bakteryjne produkowały głównie kwas masłowy wtedy. Tak? Można dorzucić zresztą sam maślan. I cudownie, 12 tygodni jest taki okres, kiedy optymalnie się to wszystko tam wyrównuje. Pamiętajmy też, że jeżeli przestaniemy brać probiotyk, to te bakterie, one znikną z naszego jelita. No i właśnie o to chodzi, tam mamy swoich. Bo probiotyki działają w ten sposób, że wypierają bakterie patogenne, ale jakby zachęcają bakterie komensalne do tego, żeby się, to tak jak przyjeżdża jakaś taka fajna rodzina na kemping, a zaraz się zlatują kolejne rodziny i tam sobie ustawiają blisko namioty, bo jest fajnie, bo nocą mogą tam sobie dyskutować, przywitać na gitarze, prawda? No i to jest na tej zasadzie, ale jeżeli ta rodzina wyjedzie z tego kempingu, to oni mówią, kurde, to już tu nie jest tak nudno, to my też wyjeżdżamy. I tak działają probiotyki, one przyjeżdżają, te rodziny się zjeżdżają, ale w przypadku probiotykoterapii, jak wyjedzie probiotyk, to te rodzinki pozostają na miejscu, już tam tą funkcję przejmują. Czyli te 3 miesiące, bo jak rozmawiałam z Nataszą Stanią, zresztą dwukrotnie rozmawiałyśmy o psychobiotykach, to właśnie też pojawiał się ten okres tych 3 miesięcy. Domyślam się, że potem trzeba obserwować. Bo on się bierze z publikacji. To nigdy nie jest tak, że my to sobie wymyślamy, tylko zawsze trzeba sięgnąć do badań naukowych, bo ja mogę powiedzieć, że 20 tygodni, no ale nikt nie robił badania 20 tygodni. Większość autorów robiło 9 tygodni, 12 tygodni, więc tym się kieruje. W kwestii takiej wskazówki na polskim rynku, które z probiotyków to są wieloszczepowe, a które są właśnie takie w kontekście jelit, czy mamy coś takiego do zadań specjalnych? No to zależy, każdy ma takie swoje, każdy ma jakieś swoje takie ulubione szczepy, które na niego bardzo dobrze działają. Ja mam taką absolutnie ukochaną, która mnie nigdy nie zawiodła, taki Lactocasei bacillus plantarum 299V, do znudzenia powtarzam o tej bakterii, ale ona jest najlepiej przebadaną bakterią probiotyczną w ogóle. I to jest taka bakteria, taki pudzianowski, idiotca nie łamiotca. Czyli jeżeli mamy jakieś problemy jelitowe, to faktycznie no... jest bardzo, bardzo dobrze zasiedla i bardzo dobrze wygaja. Zawsze na wszystkie podróże ze mną jeździ, jeżeli się tylko coś tam dzieje, a zawsze tam, wiadomo, człowiek próbuje różnych rzeczy. Ja bardzo lubię na przykład jakąś taką kuchnię, ale nie w tych wytwornych restauracjach, tylko gdzieś w jakichś budach albo tam, gdzie jedzą zwykli ludzie, a to się może bardzo źle skończyć, bo tam są różne jakości. I już wielokrotnie łapamy jakieś takie zatrucia. I zawsze na mnie wtedy działa kola, bo ja w ogóle nie piję coli, a w takiej sytuacji krytycznej to ona działa naprawdę jak lek, niesamowicie. I właśnie duża dawka, biorę wtedy Lactocasei bacillus plantarum 299V. Ale jest dużo bardzo dobrych probiotyków. W aptekach naprawdę jest sporo dobrych probiotyków, tylko trzeba porozmawiać z farmaceutami, popatrzeć, czy jest dobrze opisany szczep,
popatrzeć, jak producent opisuje, w jaki sposób ta kapsułka wygląda, czy ona się dopiero w jelicie grubym otworzy, czy nie ma tej gwarancji. To wszystko, jeżeli jest dobry szczep, jeżeli jest dobra kapsułka, no widać, że producent robi to też bardzo rzetelnie, to on się będzie tym chwalił. To są koszty jego, ale jednocześnie dla nas gwarancja, że jest to naprawdę dobrze zrobione, że cało, bo w ogóle wytwarzanie probiotyków jest bardzo trudna procedura, dlatego, że one na przykład musi być ultraczyste powietrze, to powietrze musi być filtrowane, musi być, no te probiotyki muszą być non-stop sprawdzane, czy się nie pojawią jakieś zanieczyszczenia, czy się nie, to już z kolei producent, od którego nasi producenci biorą to z takich specjalnych firm, z depozytów szczepów, te szczepy muszą być badane, czy się nie pojawi jakaś nowa mutacja, która na przykład, nie wiem, będzie powodowała, że nie będzie można pacjenta leczyć antybiotykami, bo ten probiotyk będzie uniemożliwiał. Także to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna rzecz tworzyć takie probiotyki i one muszą być bezpieczne. Jeżeli są bezpieczne, jeżeli producent daje specjalną folię, żeby te probiotyki były dłużej trwałe, to on się tym wszystkim pochwali, to na opakowaniu będzie napisane. A jak tego nie ma, to będzie ukrywać, nie? Tak mi się kojarzy. Ja się tak uśmiechałam. Tak. Kiedyś się spotkałam, bo pacjenci przynosili na gminie jeszcze parę lat temu, czy to jest dobry probiotyk. No na przykład 100 różnych rodzajów i gatunków, ale bez nazwy szczepu. Ja mówię, wie pani co, no jest tu bardzo dużo. Na pewno to są świetne, ale na przykład, nie wiem, Lactobacillus rhamnosus, to jest rodzaj i gatunek, ale teraz chodzi o konkretne szczepy, no to może być jakiś szczep patogenny. Tego nie wiemy, bo gdyby był ten właściwy, to ten właściwy, ten producent kupuje z takiego depozytoru, z takiej firmy, która właśnie kontroluje i no ma określone szczepy, ale za to trzeba zapłacić. Wobec tego wiadomo, prawda, że bardzo ważne jest to, żeby ten probiotyk był dobrze opisany. Ja się tak uśmiechałam, bo akurat właśnie a propos smakowania tych innych kuchni, doświadczania tego, że to może być super przygotowane, ale jednak czuć, że z innego kontynentu, ja się tak uśmiecham, bo ja akurat lecę do Egiptu, a byłam też chyba ze 3 lata temu, więc doświadczyłam tej sławetnej choroby klątwy Faraona, więc teraz już potulnie przyjmuję probiotyki 2 tygodnie przed, z ręką na sercu co najmniej, i mam nadzieję, że mnie... Ale loperamidek trzeba tam pod ręką mieć, bo to z kolei jest zakażenie amebą. Powinny być jelita bardzo wzmocnione, bo... A który pani bierze, jedno, jakieś jednoszczepowy? Właśnie ten, plantarum, bo to jest w Sanprobi IBS. Sanprobi IBS mam, dobrze kojarzę, prawda? Że powinno być tak. Dużo, dużo lepiej. No tam jest, on jest napisany właśnie nawet na opakowaniu, więc ten biorę. Tak sobie jeszcze myślę, bo tutaj miałam zanotowane pytania odnośnie stylu życia, jakie zmiany w stylu życia nam mogą pomóc. Wydaje mi się, że to wybrzmiało, chociaż może nie wiem, czy jeszcze na koniec tą piątkę przypomnimy, no bo to jest ważne, że jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Mi się bardzo podobają też te takie porównania z tym, że my podajemy do stołu, no ale ktoś musi zasiąść, jeżeli my, albo w drugą stronę, jak my zasiadamy do... Mamy jakieś bakterie, ale nie dajemy im w ogóle warunków jakichkolwiek do rozwoju, to one nam po prostu uciekną w momencie, kiedy my się nie ruszamy, nie śpimy, stresujemy, tak? My je zagłodzimy, no one nam nas niechętnie uciekają, ale my je po prostu bezczelnie tam głodzimy, mówimy, że ich nie lubimy i wam. Także dobrze, oczywiście, styl życia jest no, jakby... My nie możemy funkcjonować i żyć, znaczy żyjemy w określonym stylu życia, tylko no, błogosławieństwem, ale niestety dla wielu z nas klątwą jest to, że jesteśmy sami sobie w stanie w którymś momencie, jak już jesteśmy dorośli, ten styl życia obrać. No i to naprawdę od nas zależy, w którą stronę skręcimy. Mężczyznom 40-letnim jest ten kryzys 40-latka i faktycznie to widać w gabinetach, bo ci 40-latkowie już widzą, że już nie są tacy nieśmiertelni, bo tam już brzuch, bo tu już poszedł pograć po 20 latach w tenisa i nagle ola Boga, on już tu nie może przebiec tych, już w połowie meczu jest wykończony. Ale to jest też taki moment, żeby się opamiętać, z tym, że ja mówię, że warto, żeby ten moment przyszedł dużo, dużo wcześniej, dlatego że jakby na całe życie pracujemy na długość naszego życia i jakość naszego życia. A w przypadku tego, o czym mówimy, czyli tych zaburzeń jelitowych, no bardzo na jakość i długość i cykle rozwojowe wszystkich naszych mikroorganizmów jelitowych. Ale
to, co jest dobre dla nas, to jest też dobre dla naszej mikrobioty jelitowej. To jest cudowne, bo akurat jest to zbieżne. Czyli jeżeli my mówimy, że dieta, dobra dieta to jest dieta typu śródziemnomorskiego, ja ją nazywam śródziemnopolskiego, czyli dużo warzyw, mało, nisko przetworzona, fajne, różnorodna dieta. To jest dobre dla naszej mikrobioty. Jeżeli mówimy, że bardzo ważna jest aktywność fizyczna, ale taka ta codzienna, ta do tej forsownej musisz się dobrze przygotować, to jest to świetne dla naszej mikrobioty jelitowej. Jeżeli my mówimy, że bardzo ważny jest odpoczynek, relaks, dobry sen, to jest też ważne dla naszej mikrobioty jelitowej. Jeżeli my mówimy, że człowieku, nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu, daj temu popłynąć, niech to ciebie nie niszczy, no to jest też dobre dla funkcjonowania naszej mikrobioty jelitowej. I te elementy, one się składają w całość, naszą całość, a my jako Ewa Stachowska, to nie jestem tylko ja, moje komórki, to jestem ja i wiele miliardów, czy no tak, różnych bakterii, przecież nie tylko w jelitach, 95% z tego mikrobiomu jest w jelitach, ale mam i na skórze, w uchu i tak dalej, wszędzie tych bakterii jest pełno. No i muszę dbać i o siebie, ale muszę też dbać o tych moich małych przyjaciół, bo dopóki o nich dbam, to rzeczywiście one też pomagają mi żyć długo i przede wszystkim w dobrym stanie zdrowia. Tak mi się skojarzyło, jeżeli długo i szczęśliwie, my i nasze bakterie. No właśnie, nigdy tak. Nie jesteś sam, bo zawsze masz tam tych swoich małych przyjaciół. Tak jest. Wiesz, także nie tylko dla siebie. Pani profesor, chyba wszystko mamy, tak? Patrzę na naszą listę, myślę, że osoby, które nie były wprowadzone w temat, czują się dużo bardziej wprowadzone w temat. Oczywiście my tutaj temat w ogóle zaburzeń jelitowych jest szeroki, my się starałyśmy wprowadzić w taki temat, żeby taką dostać wskazówkę, co w ogóle można dalej zrobić, ale wiedzy dalej szukać można między innymi w tym kontekście również u Pani na profilach, bo Pani jest jedną chyba z niewielu osób, które znam, które oprócz kariery naukowej, działalności bardzo dużej naukowej, znajduje Pani czas na social media. Nie jest łatwo, ale bardzo mi to sprawia ogromną radochę. Tak, więc można jako profesor Stachowska na Instagramie, nie wiem czy na TikToku, bo ja na TikToku nie siedzę. Też tak, na TikToku też. Tak, na TikToku też. Nie wiem, zacząć się przebierać, ale na to już kompletnie nie mam czasu, także, ale też tak. Fajne jest to, że rzeczywiście widać, że te nasze social media, wiadomo, że one są stworzone pod rozrywkę, ale jest też tam miejsce na naukę, na merytorykę, więc jeżeli ktoś ma ochotę być na bieżąco z informacjami dotyczącymi i mikrobioty, ale i nie tylko zdrowia generalnie szeroko pojętego, to panią profesor można znaleźć właśnie jako profesor Stachowska na Instagramie, na Facebooku. Jak się wpisze w ogóle profesor Ewa Stachowska, bardzo dużo wykładów, podcastów, ja część miałam okazję przesłuchać, więc również mogę ze swojej strony polecić. Tak, a ja teraz też przygotowuję takie, no bo z powrotem na YouTubie te swoje wykłady, bo trochę to nie było po prostu czasu, ale takie bardziej też myślę o takiej fizjologicznej części, tylko tak, żeby to wszyscy mogli zrozumieć, bo jednak jestem przede wszystkim biochemikiem i uwielbiam mówić o takich rzeczach biochemicznych, ale w taki bardzo łatwy i przystępny sposób, ale pracuję z grupą tutaj też osób, które mnie wspierają, ale które kompletnie nie znają się na temacie, szczególnie Paweł, nazwany przez nas Pablo Maruda, bo Paweł mówi, ja tego nie. Tu kompletnie nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz mi to wytłumacz, jeszcze raz to napisz. Więc to jest już chyba tak wycyzelowane, że każdy zrozumie, o co chodzi. Super, wobec tego tak, YouTube również. Tak. Dziękuję bardzo pani profesor za podzielenie się tym kawałkiem wiedzy, dziękuję wszystkim słuchaczom. Partnerem dzisiejszego podcastu była marka Sanprobi, a ja dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.